Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj sobie popływamy niszczycielem amerykańskim 5 poziomu, Nicolasem. Jeśli chodzi tutaj o jego możliwości bojowe, no to tak jak przystało na amerykańskie niszczyciele, ma kiepski zasięg torped, tylko 5,5 km. Nadrabia to troszeczkę tutaj dodatkowymi tymi działami głównymi. Mam ich aż 5. Tutaj po upgrade'zie, na który chyba... A właśnie, już mnie stać. Rozegrałem wcześniej kilka bitewek. Zmniejszy nam się tutaj ta ilość tych głównych wież. Za to dostaniemy troszeczkę obrony przeciwlotniczej. Zwiększy się troszeczkę tutaj żywotność i manewrowność. Ulepszmy. Oczywiście automatycznie zmieni nam się też troszeczkę tutaj jego wygląd. Tutaj, jeżeli chodzi o te działa, to tutaj się opłaca później jeszcze dokupić im tutaj to rozwinięcie. Dlaczego? Dlatego, że dostajemy tutaj dużo do szybkostrzelności. Podstawowo mamy tylko 10,3 na chwilę obecną. Po rozwinięciu tutaj mamy 16,7, czyli o 60% zwiększa nam się tutaj szybkostrzelność. To jest sporo, a 16,7 strzałów na minutę to daje nam co 3,5 sekundy strzału, także dosyć szybko. Mimo tego, że te działa nie robią dużych obrażeń pojedynczo, to po prostu nadrabiają tutaj tą szybkostrzelnością i na przykład szansą podpalenia przeciwnika. Jeśli chodzi o torpedy, to nawet po rozwinięciu dalej mamy tylko 5,5 km, rośnie nam trochę tutaj prędkość. Porównując to na przykład do japońskiego niszczyciela, to on ma tutaj ten zasięg 7 km i 14 400 obrażeń. Sporo lepiej. Troszeczkę oczywiście mniejsza szybkostrzelność, ale plusem jest jego to, że może strzelać z trzech na raz. W dowolną ze stron, natomiast my możemy strzelić tylko wystrzelić torpedy tylko z jednej burty na raz, tylko z dwóch wyrzutni, mimo że mamy cztery. Także one są po przeciwnych stronach zamontowane, nie tak tutaj jak na Japończyku, gdzie mogą po prostu centralnie i mogą się obracać w jedną lub w drugą stronę. Zasięg tutaj tych działek też nie jest jakoś tam może rewelacyjny, ale też nie jest tragiczny. 10,9 km, co jest porównywalne mniej więcej z tym tutaj biorącym akurat udział w bitwie Wyomingiem, który ma w podstawowej wersji zasięgu tylko 11 km. No dobrze, ale w sumie wystarczy tyle może o tym okręciku. Spróbujmy sobie coś nim zagrać, zobaczmy jak nam to pójdzie. Graczy nie ma co narzekać, zawsze się ktoś znajdzie, przynajmniej na razie. Ktoś oczywiście, kto będzie zaczynał później, będzie miał tych graczy dostępnych troszeczkę mniej, no bo wiadomo, jak już tam sobie porozwijamy te okręty, to rzadko kto tam specjalnie wraca do tych dużo niższych poziomów, chyba że sobie jakiś tam ma w tym jakiś tam cel, nie wiem, wspomóc kolegów, czy po prostu pokazać jak się gra, czy pobić jakiś rekord, natomiast większość dąży, żeby tam grać na tych wyższych poziomach. Jeżeli mamy już tam 7., 8., 9. poziom, to chcemy sobie przede wszystkim bić ten 10. Tego przynajmniej na razie tutaj problemów nie ma. Battle starts. Oczywiście ktoś, kto zaczyna grę teraz, czy jakoś w najbliższym czasie, też nie raczej tych problemów nie powinien mieć. A im będzie wyżej, tym pewnie tych graczy będzie coraz więcej dostępnych, dlatego że będziemy się po prostu coraz bardziej zbliżać poziomowo do nich. Tutaj może sobie gdzieś wykręcę tutaj w tą stronę punktu A. Płynie ktoś tam za mną, żeby mi pomóc. Tak, ktoś tam płynie. To jeszcze nie wiem, ale to drugi niszczyciel za mną popłynął. Trzeba mocno uważać, żeby gdzieś sobie nie wypłynąć na jakąś grubszą flotę nieprzyjaciela w stylu jakieś pancerniki też nie zdążą dopłynąć, ale na przykład krążowniki. Może sobie włączę od razu dopalacz, żeby się znaleźć szybciej i zacząć zajmować tutaj ten punkt A. Zastanawiam się, że tutaj sobie z tej strony popłynę. Ja płynę sobie tą wyspę dookoła, żeby się z powrotem schować, bo tutaj akurat taka możliwość jest, tam jest jeszcze druga wysepka. Dobra. Tu ja
jak tam coś wyskoczy, to od razu będziemy stawiać też zasłonę dymną. Tam raczej się nie będziemy pchali na chwilę obecną, bo tam z drugiej strony po prostu prawdopodobnie to, co robię ja, zechce zrobić przeciwnik. I wykręcamy. Tam do przodu na razie nie płyniemy, nie mamy za sobą za bardzo wsparcia. Tak, krążowniki dopiero gdzieś tam powoli się zajmują pozycję. No właśnie, tu mamy już Feniksa wyświetlonego. Zasięgu do niego na razie nie mamy. 10 km, więc nawet tutaj nie ma co marzyć o tym, żeby jakieś torpedy w jego stronę wystrzeliwać, bo to bez sensu. 5,5 km, więc dużo, dużo, dużo poza zasięgiem. Mam tylko nadzieję, że ten nic nie wyświetlił od razu, bo mnie tutaj ostrzelali. Tam przez chwilę widziałem jakiś cernik się wyświetlił. Dobra, baza zajęta. Tutaj już nasze krążowniki mogą ostrzelać. Trochę spokojnie, żeby się wyrobić na zakręcie, żeby serpkę drugą nie trafić. Przyspieszamy z powrotem. Zostawimy zasłonę, żeby coś nie trafiło, nas nie otworzyło. Za dobrze. Zbyt wiele okrętów nas tutaj oszczędziwuje. Dzisiejsze pytania, jakie nas polecą. Dobra, drugi pad tutaj. Więc można powiedzieć, tutaj ten punkt mamy opanowany na chwilę obecną. Trochę nas tu ostrzelali, ale trudno się mówi. Ważne, że żyjemy, możemy kąsać dalej. Teraz tu się skierujemy. Cleveland. Zaraz nas tutaj wyskoczy. Torpedo oczywiście nie możemy, bo mamy za mały zasięg. Ale z działek możemy tam coś próbować. A, skręcam akurat. Spróbujemy go ciapnąć. Żeby już tam lizę nie wpłynąć. Ajajaj. Syknął nas delikatnie. Ale na szczęście mamy już z powrotem naprawę. Problem solved, sir! Wyrobiliśmy się. Spłyniemy dalej. Przyspieszamy. Nam się chyba jeszcze się nigdzie nie skręci. Po prawej 300 w miarę. Hang in there, help is on the way. Jeszcze trochę dużo brakuje nam tutaj, żeby odpalić sobie zasłonę dymną, więc musimy uważać. Za daleko raczej nie zdążą wylecieć. Tutaj ten jest okręcony. Może tak uda nam się troszeczkę ostrzelać. Z torped tutaj niewiele robimy, natomiast z tego działka całkiem nieźle płyjemy. Z działek, nie działek.
czwórka oczywiście. Musimy naprawdę blisko podpłynąć, żeby kogoś zaatakować. Zakręcimy. Tutaj na razie w miarę spokojnie. 15 km, raczej nic nie zrobimy. Tutaj za tym popłyniemy. Gdzieś tam nas zaczyna namierzać. O, mamy już usta do silnika, tego wykorzystamy. Zaraz powinnam się włączyć, załączyć możliwość tutaj ustawienia zasłony. Screen set. Prawda, nie zadajemy mu jakichś ogromnych obrażeń, ale jest szansa, że go właśnie i podpalimy, i coś tam mu nastukamy. Niestety Starfleet nie mam szans go tam dziabnąć. Szkoda, że właśnie nie mamy tego szybkiego ulepszenia, bo strzelalibyśmy o połowę szybciej. Zadawalibyśmy mu jeszcze szybciej podrażenia. Aha, kręca się w naszą stronę, więc reagujemy jak najszybciej. I mini zanim przeładuje oczywiście. Celownik. Tutaj robimy raczej chodu. Go.
dobrze by było, gdybyśmy go dotopili. I jest! Udało się. No dobrze, to kierujemy się teraz w tą stronę. Przeciwnik tutaj na punkty wygrywa. Pomóc tutaj temu nowemu Yorkowi. Zaraz zostanie storpek, to niewiele z tego będzie. A on do nas takie odległości, że ho ho. Już poszło. Salwa, ciekawe czy uda mu się. Coś uniknąć, dobra, żyje. Super, udało się go zatopić. Więc tutaj nadrabiamy straty. To mnie coś jakiś Cleveland wali, ale tutaj bijemy za górki, spróbujemy jak najszybciej się wycofać. Tutaj spróbujemy tak podpłynąć. Usta włączę. Tutaj tędy, żeby tu z boku storpet przywalić. Może się uda. Muszę się spieszyć, bo na punkty przegramy. Bawię, że zostałem tylko ja i dwa pancerniki. One za szybko nie są, a są gdzieś tam z tyłu. A jeszcze wróg nam tutaj A zajmuje. No nie wygląda to dla nas zbyt różowo. Prawdopodobnie przegramy na punkty. Ale zaraz jeszcze zobaczymy co to będzie. Ma niestety, podejrzewam, działa w moją stronę skierowany, więc to za dobrze to nie jest. Smoke generator started. I gdzie jesteś? Tak. No nie udało się niestety. Starpet też tutaj za kiepsko strzeliłem, za szybko chciałem, mogłem chwileczkę poczekać i pod większym kątem tutaj strzelić. Także na punkty przegramy, wszystkie trzy strefy zajęte. Nam został tylko jeden okręt. 104 trafienia, 0 torped, 1 zatopienie. No, chwali się czym nie ma za bardzo. Ten przeżyje tylko dlatego, że za wolno płynie. Nie zdąży dopłynąć w strefę tutaj właśnie. Walki, że tak powiem. No bywa, porażka. Mimo wszystko na trzecim miejscu. Trochę żeśmy tutaj napsuli krwi nieprzyjacielowi, ale nie udało się aż na tyle, żeby wygrać. No cóż, mówi się trudno, przynajmniej wiecie jak tutaj się tym pływa, jak się tym walczy. Ja ze swojej strony zapraszam do subskrybowania, do lajkowania i zapraszam do kolejnych filmików z kolejnych okrętów.